Zapraszam Państwa na krótki program. Program w reżyserii Wiktora Maruta i Pawła Sroki. Wolności widziałem anioła. Thank you.
a nasze działania prowadzone będą w tym kierunku, aby cała odpowiedzialność spadła na społeczeństwo. Dziś należy karać, a nie wychowywać. Takie nadeszły czasy. Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Nie ma.
jest jeszcze cały z materii światła. Eony jego włosów spięte są w bukiet niewinności. Po pierwszym pytaniu policzki napływają krwią, rozprowadzają narzędzia i interrogacja żelazem, trzciną, wolnym ogniem. Określa się granice jego ciała, uderzenie w plecy utrwala kręgosłup między kałużą a obłokiem. Po kilku nocach dzieło jest skończone. Skórzane gardło anioła pełne jest lepkiej ugody. I jakże piękna jest chwila, gdy pada na kolana, wcielony w winę, nasycony treścią. Język waha się między wybitymi zębami. Thank you.
śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów unosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur, oni śpiewali wraz z nim. Ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las.
życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność to królestwo dobrych snów, mądrych myśli, pięknych słów, to wiara. Mogłoby w tym kraju, gdzie przyjaciele z dala się obchodzą, czy się wrogowie starzy dogadają, kogo pogodzą, a komu dogodzą. Na co się jeszcze obrażać w ojczyźnie przeobrażonych i poobrażanych, gdzie jeśli ktoś cię przez przypadek liźnie, to by otworzyć, nie zaleczyć rany. Czego na Boga pragnąć móc nad Wisłą, co nie jest jeszcze marzeniem spragnionych? Fata Morgana nazywa się przyszłość, źródła w oazach strute lub strzeżone. Kogo wśród swoich bliźnich nienawidzić, uszlachetniając podłość przez nienawiść, gdy się nienawiść brzydzi tym, co widzi, i z bezsilności nudzi, a nie dławi. Z kim porozmawiać wśród prawnuków skargi, dla których słowa nie myśl to rozmowa? O chórze marzą roztrzepane wargi, internowane w gadających głowach. Kogo potępiać i czym, jeśli stempel zastąpił tępe ostrze potępienia? I bezszelestnie, żeby iść z postępem, trzeba udzielać hurtem rozgrzeszenia. Komu dać miłość w cieniu jasnej góry, gdzie wszyscy tak ukochani boleśnie, że blizny wiary są bliznami skóry, próbując szybem przyswoić nieszczęście? Co zdradzić jeszcze w państwie targowicy, gdy komuniści też krzyczą o zdradzie i próżne plany państwowej mennicy, żeby srebrniki były wciąż na składzie? Jak wierzyć szczerze w narodu świątyni, gdy na sztandarach aksjomaty wiary powyszywane są nićmi złotymi, a dusza warczy, gdy widzi sztandary? Kogo wynosić pod niebo lechitów, gdzie tylu było dziwnie wyniesionych? Braknie brązu dla nowych pomników wśród tylu starych, jeszcze niestrąconych. Jak żyć w tylekroć zdobytym muzeum, gdzie nieżyjący życia się trzymają, wbrew rozsądkowi śpiewając tedeum, by ich coś wreszcie obeszło w tym kraju? Jak żyć w tylekroć zdobytym muzeum, gdzie nieżyjący życia się trzymają, wbrew rozsądkowi śpiewając tedeum, by ich coś wreszcie obeszło w tym kraju. Jeszcze wczoraj piłeś w parku tanie wino. Z 1 maja się kojarzył każdy maj. Jak coś grało, to adapter grał Bambino. To był twój kraj. Przeszły lata przez nad Odrze i nad Wiśle. Jeść truchnęła na koluszki i na kłaj, że już teraz będzie wolno, wolno myśleć. Bo mamy raj.
telefon z łapami. Żaden Prus, Austriak, Rus, o parę staj. Kiedy trzeba, potrafimy się rozebrać sami. No to nasz kraj, popatrz sam, dobrze nam, co tu kryć, miła ty. Po bananach wyruszyli w małpi gaj. Na walizkach dziś zoronią nad Guinnessem. Gdzie jest ich raj? Popatrz sam, dobrze nam, co tu kryć, miło ty. Szanowni Państwo, sądzę, że będę wyrazicielem wszystkich nas tu obecnych. Jeżeli bardzo gorąco, serdecznie podziękuję i jestem pełen uznania i dziękujemy za krótki, ale jakże wymowny spektakl. I dla wszystkich Państwa bardzo serdecznie składam podziękowanie. Może na ręce. Dziękuję bardzo.